już wiesz. Artystycznie i bardzo pracowicie. Kolorowe kopalniane szaleństwo właściwie. Sztuka, odkrycia, inspiracje. Ekspresja. Kultura. Jeszcze coś. Czekaj, wymyślimy coś szybko. Intuicyjne działanie twórcze. Moje brudne palce. Inspiracja, pomysł, realizacja. Węgiel. Krzesło. Dziurawe. Płyty. Drewno pochodne. Dobra zabawa. Nie, świetne jest ogólnie, naprawdę. No tak, brud, czerwony i niebieski. Nie mamy teraz niebieskiego, a nie. Sztuczne ingerencje to projekt, który powstał w ramach współpracy na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W projekcie brały udział 4 podmioty, 2 stowarzyszenia, 2 instytucje kultury, Chorzów i Siemianowice. To miejsce warsztatów z udziałem artystów, z udziałem uczestników zajęć plastycznych naszych pracowni, zarówno w Siemianowicach, jak i w Chorzowie, była to możliwość współpracowania z artystami przy nowatorskim projekcie, który pokazał, że nasza przestrzeń jest przyjazna do tego, żeby takie inicjatywy właśnie u nas na Śląsku się odbywały. Zostaliśmy zaproszeni jako Instytucja Kultury do wspólnego projektu Sztuczne Ingerencje. Dla mnie osobiście w tym projekcie ważne było spotkanie artystów z dziećmi i młodzieżą. Współpraca jednych i drugich. Młodzież i dzieci mają taką naturalną skłonność do działania, którą w sztuce można idealnie wykorzystać. Nie są jeszcze skażeni z nadmierną wiedzą. Jest to takie działanie bardzo intuicyjne, które myślę w takich projektach jest bardzo istotne. Thank you.
ciekawe jest to, że na początku nie wiedziano w ogóle, co z tym zrobić, bo nie wiedziano, że węgiel można wykorzystać do spalania. Tak się to wydaje się nam oczywiste. A miałem różne opracowania na ten temat, to taki prosty, taki prosty wniosek. Chodzi o sztukę. Sztukę jakby w przestrzeni miejskiej, bo to docelowo wszystko to, co tutaj zostało stworzone w ramach warsztatów i jakby takiej zapinającej całość dwóch tryptyków, jakby będzie na zewnątrz przestrzeni no, postindustrialnej Siemianowic i Chorzowa. Śląsk jakby jest usadowiony na węglu, jakby to czarne złoto to była podstawa w ogóle funkcjonowania tej przestrzeni jako miasta, przemysłu, jakby rozwoju tej ziemi, no i szeroko rozumiane jakby takich kontekstów kulturowych. Doszliśmy do wniosku, że najprościej będzie jakby sięgnąć, jakby podnieść ten węgiel z ziemi, tak jak to kiedyś było przed laty. Oprócz takiej zabawy, że dotykamy jednak plastycznego materiału pod tytułem glina, wkładamy tam obiekt pod tytułem węgiel, więc kawałek węgla i odciskamy jego replikę. No więc sam wątek tego, że wiedząc, że będziemy pracowali z dziećmi, czy tam z młodzieżą, myślę, że tutaj jest istotne to, że te dzieci poprzez tą zabawę z węglem i z materiałem się mogą zastanowić nad tym, gdzie ten węgiel ma funkcję we współczesnym świecie, ponieważ no, te funkcje się wyraźnie zmieniają. Wiadomo, już nie używa się go tak stricte tylko jako surowca, który ma oddać powiedzmy pomieszczenie, ale pojawiają się nowe, bardzo skomplikowane zastosowania i myślę, że to też pozwala sobie, pomaga tym dzieciom sobie uświadomić, że to się zmienia. Słuchajcie, tę masę się robi w proporcji pół na pół. Pół, weź taką formę, że po prostu takiego kawałka robisz sztuczną formę. Dobra, jestem ciekawy.